Siemaneczko panowie i panie, jesteśmy w miejscowości 18 dochodzi za 3 minuty. Wjeżdżamy do miejscowości Rumia. Jadę z hodowcą Rumi, Jarkiem. Jedziemy do kolegi Mirka. Tam siedzi Ola i żona Jarka. Winkują. Mam tam jakiś prezent do odebrania, bardzo dobrą samicę panowie, to jest niespodzianka. Mam nie wiedzieć, ale już ja wiem, bo kolega zdradził. Mirek będzie oglądał, nie? Że już się wysprzegliłeś, nie? Kolega Jarek ma po tej samicy dwa młode. Dwoje dzieci. I jej oryginalnego brata. I jej oryginalnego brata. Jak te dzieci leciały? One od razu poszły do rozpłodu, ja nimi nie leciałem, bo w rodzinę, żeby wejść. I w ogóle Jarek jest w szoku, że tą samicę dostanę. Do tego samca... No jestem w szoku. Jesteś w szoku? No, ale znając Mirka, jak dać to... I dostanie tego samca Jarka, co te skrzydełko ma uderzone, nie? Tak. Będzie dobra linia? Dobra. Zobaczymy co. Finekę pasują jego do wszystkich gołębi. Jaka to jest samica? Marki? Finekę 5000. Finekę 5000. Jak ktoś się zna, może panowie, to napiszcie w komentarzu, co to jest za... Gołąb Finekę 5000, samica. Później ją nagramy. Dziadek był jej drugim lotnikiem Niemiec. Drugim lotnikiem Niemiec, dziadek. A wywodzi się od hodowcy. Wywodzi się od hodowcy. Zaraz muszę... Mówiłeś? Mówiłem wcześniej, a teraz muszę uciekł. Uciekłuć. Gdzie tu mam skręcać? Na razie jeszcze jest za tymi światłami. Światła zmieniłeś? Bo było czerwone? No. Ty, to jest dobrze. U siebie dalej, w mieście, dalej, nie? Dalej, na wiadukcie zjedziemy na prawo. Jedziemy do Mirka, nagramy hodowlę troszkę. Mirek powie dokładnie o tej samicy. On opowie o tej samicy. Nie ma co tu gdybać, bo to właściciel lepiej nie opowie. Ale mam bardzo dużo w gołębniku lotowym tego gołębia. Pokrewieństwa. Tak? Pokrewieństwie nawet mamy i ten. I w lotowym bardzo dużo rozchowane na różne samice. Panowie, w Rumi jest bardzo czarno, jest dobrze. U nas jest jeszcze śnieg. 3 na plusie. Na prawy pas? Tak. Na prawy pas zmykamy. Dobra, pauzujemy, bo co? Dojedziemy, będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać. Daleko tu do niego? Tu nie, prosto czy na dół, w prawo? W prawo. Tu byliśmy na wystawie, nie? Tak, to tam się jechało, a do niego tam jedziemy. Boluś, tu byliśmy, nasze tereny już. Poznajesz, nie? Ty to poznajesz. Bolek z lotu ptaka poznaje. Lotu ptaka Bolek poznaje, nie? Kastorały. No Bolek teraz ma pistolet, to nie ma Jaszczebiasz, człowieku, to pan Bolek. Bolek go wystraszył do ciebie. Tak, teraz do mnie przyszedł. Muszę mu zabrać pistolet. Czekaj, bo jeszcze tu dwa autka. Ale jest tutaj, śniegu też tu jest. No trochę jest. Zobaczcie, śnieg też u nich jest. To na ulicy sól nasypali, to nie ma. Nie ma. Dobra, pauzujemy, do Mirka już jest niedaleko, to gramy u niego. To jest właśnie. Witamy panowie, jesteśmy w hodowli. U kolegi Mirosława. I tu jest córka, rozumiesz tego, tej... Marotyczyka? Nie, tej 385. A, 385. A ten, no. Co to za gór, taki groszek? Weź, zamknij drzwi, budzimy. Syn Szylinga, to też rodzina jest, nie? Mhm. Tamten jest rodzina też. To jest syn też tej 385, nie? Mhm. Ile tu... A to jest... A tu teraz co masz, samczyki? Brat oryginalny. Co tu masz, samce czy samiczki? Samce i roczne samiczki, nie? A już się parzysz? Nie, to tylko tak puściłem, wiesz? Ty zapoznałeś. Ale ty, wysoko masz ruszto, nie? Słyszysz? Mirek. No, żeby nie sprzątać. To roczne takie, wiesz, nie? No, taki klinik. Trochę się przypasuje. Trochę takie, wiesz, za dużo jęczmienia dostanie, nie? Co się śmiesz? Jest spokojne gołębie. To jest z tej od tego, od Kopeckiego? Tak. To jest z tego skórykana 12-15. Nie? To są lotowe gołębie. Tak. Co? Lotowe, tak. A co tam tyle krwi masz w gnieździe? To jest taki waleczny, wiesz? Co? Waleczny od gniazda. Tak? Który wejdzie, to już... Jak wiesz. Jarek. No. To jest brat tej 385, nie? Tylko z tego Szylinga, nie? Jest jeszcze stary już go. 19. Ale też lotowy. Tak.
One potrafią mieć takie krawatki, Andrzej. Nie, Mirek? Żebyś nie myślał, że piły. Ale Mirku, dobrze masz to, słyszysz? Wysoko. Tu kolejny panowie gojemnik czołowy. Co tutaj? Dlatego brat był pierwszy tutaj na Mazurach na tym. Na wspólnym gojemniku jak dajesz, nie? Tak. To pójdzie je wykupujesz? Nie. Co? Nie wykupił, bo tamten na Chiny poszedł. Nie? Tam on na Chiny poszedł. W tamtym roku tylko nie dawałeś na wspólne gojemniki? Tak. A tak ugrywasz coś? I ty co roku coś tam się ugrywa, wiesz? To jest Poker Face'a, rozumiesz? Nie, i ten. A samica jest z Hurykana, nie? Ojciec jest syn Poker Face'a, nie? Jego brat. Ja właśnie ci przytrzymam. Daj mu, niech nie, zobaczy, ja nie chcę, jak pocztowy ja nie on chcę. Wygląda. Ale takie masz chować. To jest coś podobne do murzynów. Lotte. Lekki. Ale masz dobrze przewiew, dobrze wtedy. No tak, to będzie powietrze dosyć. Ten zobacz, jak gruby jest, nie? Grubszy ode mnie. O człowieku, zobacz jaki tył. Pociągowy, kurwa. Mięsie mu? Nie przepilaj. Przepraszam, o, zobacz. Bo dzieci oglądają. O. Pokaż to na tym. Piersi. Tu jest siła. Tu by rosł był. I tu jest siła. Piękny. Brzydki. Na wystawie pierwszy brzydce w poglądzie. Pamiętaj, zawsze brzydki. Tu jest wnuk Iwana. Nie? Iwana? Od herbowców. Iwan, tak? Tak, tak. Też kliniki. Mirku, a ta samica, nie? 0,2, nie? Tak. To do tego samca, co te skrzydełko ma, będzie pasowała? No tak. Co? Tak, oczywiście. Czekaj. No ty, nie wziąłeś. Ty grubasy. Nie, ty się odciągną. Co ty gadasz? Ja je tutaj wpuściłem, to jest. Światło tu nie ma? Tutaj żarówka mi się spaliła, wiesz? No to ja mam lampkę. Żarówka. A ty, gdzie jest lampka? Ja trzy lampki. Co chcesz złapać? To ja złapać też. Ty, a powiedz mi... Bo ona tutaj gniazda miała. A powiedz mi, a ten jak ci lata? Mirek, a ten jak lata? A to ja od kolegi dostałem, to jest młody gołąb, roczny, wiesz? Nie wiesz jeszcze? To jest werkamenów gołąb, wiesz? Nie, Werka... jest w ledzie, tam chyba z 3 konkursy na młody ma. To jest elektro, wiesz? Nie wiem, jak on będzie latał. A wszystkie masz pootwierane teraz go. A to jest ojciec, rozumiesz? Tej? Do? Tej oj... To jest ten. To jest maratonczyk parowany, rozumiesz, na to, na putmankę, nie? Trzymaj, Jarek, tylko to. Ty, a teraz tak. A pokaż tego ojca, ci pokażę tej, jej. Ile masz tych wejść do lotu? Nie, wejść do gojemnika. Jedno. Tu wchodzą samice i samce, a tam młodym. Zaraz on ci pokażę. Popatrzę, że to tak. Dwa są ogólnie. I gołębie wiedzą, gdzie mają coś, co? A to jest ojciec jej. To jego samicy. To jest ojciec tej. On 385 był parowany, ten, a to jest ich dziecko. O, widzisz? Ty jest stary gołębnik. Swoboda jest dobry. Ja mam jego dzieci w rozpłodzie, a on? Ta samica u jego? Ty masz jego dzieci, on z 385 był parowany, nie? Dwoje dzieci dostałeś późniaków. A to jest siostra tych, co dostałeś późniaków. To siostra oryginalna. Tak. A to też jest gołąb lutowy. Pokaż ogonek. Zobacz, jakie plecy, samica leży, w rączce się przełamuje. Ale piękne, nie? Zobacz, jak laleczka. Jest 18 rok już gołąb. Brzydkie. Nie podchodź, bo wpadniemy do tego. Co wy jedliście, panowie? Ty, jesteś kotleta za dużo, ale walnęło, nie? Co? Nie. Aż mi to strzeliło. Kurna, trzeba jogging uprawiać. Nie podchodź, Firek, bo wpadniemy. Kurwa, to ja taki ciężki. Wpadniemy tam. Mirek, 120 ty chyba masz, 90. Za dużo ciasta zjadłeś. Ale nie, bo ty, jak był sam, to jak wziął gołębia w rękę. Za dużo... Ty, to te kotlety ode u mnie tak na... Ja się nie ruszam. Idziemy tam dalej? Mirek, bo dobra, wpadnie, będzie zwała, nie? Muszę spalić go, a drugi postawić. A tu nie ma świata też? Jest.
Tu jest jedno, a tu białe. A tu masz światło na białe? Pokażemy zaraz panowie hodowlę Mirka żony. To są roczne gołębie. Ale jakie duże, nie? Co? Co? Tak mają wyglądać, Andrzeju, gołębie. Ale jakie duże, to ma siłę lecieć, nie? No, no nie. On idzie pod wiatr jak petarda. Zobacz, jaki duży. No. To jest każdy taki. Jak konie, nie? Co? A tu jest pociągowe, nie? Wnuk Porsche 911. O Porsche się pytałeś gołębie. Tak. 911. Pokaż ogonek. A to jest młodziak też, tak? Tak, tak. A, to jest roczny. Ile uchowałeś od tych? Trzy koledzy, dwa dałem. Jeden z nich. Trzy. No, dwa koledzy, jeden z nich został. Trzy tobie, tak? Ja mam z tego gołębia, Porsche. A nie, to z tamtego. Ty masz z Ferrari. A to jest z Turbo Kima, nie? Od Michalaków. Turbo Kim? Tak, tak, to jest Wanda na Belę. Wanna na Belę. Panowie, tu jest mieszanka taka wybuchowa. To jest mieszanka wybuchowa, dokładnie. Wanda Belę, coś mi to mówi. Mój. Wanda na Belę. Wanda na Belę, te nazwy to dajcie spokój. Kiedy nasze będą, nie? O Jezu. Mirek, chyba się by... Ty, a Mirko, muszę tam, ciebie to, bać. To już koniec jest, czy koniec, nie? Tak, tak, to są samczyki roczne, wiesz? Co? Zobacz, jakie kurde muskulatury. No duże, normalnie takie duże gołębie są, zobacz. Co? A to jest półbrat tej 02, nie? Do? To jest po ta sama matka, jako inny ojciec, nie? Ten. To ona teraz z synem Peterface zrobiła twarzy. Mirku, a ten gołąb mi tak się wpadł w oko. Co to jest za gołąb? Tero. Tero. Ten? Nie, ten. Co to za gołąb? Taki inny, jakiś siwy. To jest brat tego z białymi lotkami, którego ci wcześniej... Tego dużego, pierwszego, tego, no? No, no, no. To jest brat. Nie? Taki inny jakiś. Taki aż jutelki. Mirek, za dużo jęczmienia. O czym to jest? To jest właśnie brat, to jest z tego Hurykana, nie? 12, Hurykana. 15. Piękny go, taki inny siwy. Taki jasny, nie? Co? Tak, tak. Taki kolorek ładny. Panowie, światło jest słabe. Tutaj wam pokażemy, żebyśmy nie ten, zobaczcie tu hodowlę. Są żony, nie? Asy. Asy. A tu masz mamkę, tak? Dwie parki kryłków jest, ale jeden zamojski. Mamka ta zamojski. Czekaj, ci pokażę, czekaj. A to musisz mamki ogarnąć, nie? Teraz. A samczyk? Ten czerwony, tak? Tak, tak, ten czerwony. Piękną baterię, nie? No tu będzie... Krymleczki tutaj od kolegi dostałem też. To żony twojej? To żony, tak, tak. To jako ozdoba, wiesz, podwórka będą. O, krymleczki. Czarne masz kryweczki i czerwone, tak? Czarne, czerwone. I to jeszcze samiczkę mamy, to blawinderki, tak to się nazywają? Tak. Musisz samczyka? Muszę samczyka, tak? Nie? Młoda samiczka 20. Łapcie obcięte, ładne. Tak, tak, obcinany jest, bo na długie miała. To samiczka jest. Dobra, nie straszymy ich. Ale nie ten, nie bardzo tak. One już trenują przed wypuszczeniem. A antenę masz taką, to? Tak, to jest benzyn, nie? Tak, to miała też. M1. A i ona tego tu pachciach, te anteny dobre widzę, nie? No, 12 polowa, wiesz, ta jest, nie? 12 polowa? Tak, tak, tak. No, super, nie przepuści nic, nawet 10 na raz usiądzie, ja to tam już nie przepuści. Bardziej tej strony się trzyma. Tylko weź tu przymki drzwi. Tak, 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 jest, ale mam. A tutaj co? A jedno masz antenę, a później tam masz do młodych, tu do starych, tak? Tak, tak. I tu ci normalnie pachciach. Tak, tak, tak. I te teraz wchodzą tu i wchodzą do swoich. Jest, ja wiem, mówisz. I tu wchodzą do swoich sektorów. Tak, tak, tak. A te drzwi masz otwarte cały czas. W lotach? Znaczy w lotach nie, teraz tak pootwierałem, wiesz? Nie? Ale tak to zamykam. Nie? Tak, tam samiczki siedzą. A czy światełko jest? Jest. To jest,
Tam, Jarek, w dróg. O, zobacz, Andrzej. Co? Tu siedzą dziewczynki, a to rozpodowce? Ro, rozpodowce? Nie, 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 to są lotowe sanitki. Stare. Stare, no. O, widzisz, takie same jak u mnie, to u mnie są z tego, nie? Chyba jeszcze starej generacji, że te metale, tak jak ten gościu mówił. Ja poroczna miała 11 konkursów, nie? Pierwsza, no. Druga była na cały rejon z 500, 9 godzin lotu. No, a tutaj nie odbijasz ich? Nie, nie, tylko się wypuszcza ich. To są stare samiczki, tak? Tak, tak, tak. Znaczy dwuletnie, roczne będą. Ale roczne tam masz jeszcze samiczki. No, tak, ale one tutaj będą dołożone. No. Dwuletnik jest. Jęczmień jeszcze troszkę w karmiczku, panowie. Jęczmień jest podstawą. Tak. Mhm. Tak, gołębniczek, samiczki wszystkie powychodziły. Tam jest fajna taka wolierka obita, że nie widzą w ogóle światła. Weź, otworzysz mi to, chudy? Nie, nie, tam to jest wylot, to nic nie zobaczysz, wiesz? No, a dwór, ja dwór zobaczę. Co? Na dwór zobaczę. Tak. No, no, tak. Co? Mhm. A tam jak patrzyłem, to myślałem, że one, to tam jest wolierka, nie, taka nie, fajna. Nie, nie. Pokażę, nie, jak to, będę wychodził. To tak. Musisz tu zewnątrz. No, a tutaj? Co tu masz? To jest samce. Tu masz samczyki? O, widzisz, tak gniazdo nie jest, ja miałem u siebie. Andrzej? Co? Mówisz duże gołębie, nie? Do? Ta samiczka jako późna na młodym locie była nielotowana i miała 6 piór do spierzenia, nie? No. Mówię 7 konkursów, nie? Zobacz, to jest masywny gołąb. Późny młody. Późny młody na młodym locie nielotowana była, nie? Jako roczna już była lotowana. Tak, zrobiła tak. Wszystkie loty zrobiła. Tak, i tak, przy, wszystkich, przy wszystkich lotach zdobyła 6 konkursów. 7 chyba. 7 albo 6. 7. No, wszystkie 7. Loty zrobiła i zrobiła 7 konkursów. Tak, tak, tak. I jako roczna na maraton, no 800 też się tak, udało. Tak, co? Tak, 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 oczywiście, że tak. Wszystkie loty ma lecieć. Nie bałeś się? Że późno? Najwyżej zginie, nie? Jak mi doleci? No bo każdy te późno takie giną przeważnie, co? No jak dobre gołębie to lecą. Nieprawda, dobre ptaki to lecą. A tu masz samczyki i samiczki, tak? Tak, tak, to co roczny tam rzuciłem kilka. A czemu tak zrobiłeś im ten miseczkę? No tak jak u mnie, żeby siedziały przed tym. Aha. Się zajmowały. Panowie, przerwę dajemy na chwilkę. Z boku? Panowie, jesteśmy tutaj właśnie przy tej wolierce, to jest samiczki, co tam chciałem nagrać, to by, jakbym nagrał, to tutaj by były. Zobaczcie, taka siateczka, tutaj jest coś takiego, też muszę takie coś kupić, bo to fajnie wygląda. I tu, żeby nie uciekły, uciekać. Zobaczcie, i tu samiczki sobie siedzą, tutaj sobie wejdą. Nie widzą, nie wieje im, samczyków nie widzą. Samczyki, ktoś na ogląd nie widzą. A teraz słuchaj mnie, a jak on na przykład samce puszcza, to przez ten gołębnik. Tak, wgania tu. Kółko robi. Samice tam wejdą, samce wtedy tu czekają. Tak, i wtedy. Jak samice są na korytarzu, tak, to wypuszcza pocztowa, a samice z powrotem tutaj. Tak, obiegowo, tak, nie? Bo dziura jest zamknięta i samce nie wejdą tam od razu. Ale tędy nie wchodzą gołębie. Nie, nie, tu tylko wypuszczane są tędy. One po prostu są tędy wypuszczane, żeby się nie rozbijały, nie, nad płotem. Aha. Bo tu by było za nisko i samczyki płot, ale... też, nie? Tak, no, samczyki też tu płotem. I tu, panowie, samczyki, tu są takie wolierka jedna, tu jest druga. Tak. I to jest gołębnik taki duży, to jest cały gołębnik lotowy. Tam za tamtą halą ma jeszcze Mirosław rozpód. I tak to wygląda. Tu są takie dwa pawilony do sprzedania, ale to z innej beczki, to później będzie specjalny taki film. Mirek to opowie, bo tu nie ma o gołębiach. Nie ma co tam gadać, bo to pierw albo ten. To będzie taki specjalny film 15-minutowy. Jego syn to nagra, opowie ja na jakich warunkach, jak to robione, jak to wszystko, ale to inny film. Nie, Mirku? Domek mieszkalny w cenie gołębiach. Dobra. Panowie, tak kończymy. A gdzie masz tę samicę? Ajajajajaj. Co? Do domu ją wyspać. A ty ją miałeś w ręku, Jarek, wypuściłeś. On mi umazał całym gołębiem, zobacz, człowieku. Ja myślałem, że ty dajesz mi, a nie Andrzejowi. Patrz, jak mi umazałeś. No, ale zobacz, patrz, jak mi wkurzył. Nie, on może pod Wejlerą jest teraz. Kto? Ona. Co ty gadasz? Zamknij drzwi, chodź. Nie, no
Ale przymknij, bo wyleci to. Szybko. Tym. Jeszcze raz wchodzimy, bo się zakręciliśmy. Tu jest, jest, jest. A my ją już mieliśmy w ręku? Tak, Jarek. Co? Ja nie miałem. Panowie, ten go. Chodź tutaj. Wejdź. Mirek, wejdź tutaj. To będzie widno. Pokaż się, wejdź tam do środka. Co to jest za go, proszę pana? Jej matka bardzo dobra jest. Była w gołębiach lotowych jako lotniczka i ona jest super lotniczka. Nie? Z czego to się wynosi? Gołąb? To jest gołębi Schillinga. Schillinga, tak? Tak, tak, tak. Z którego to roku? Z 19, tak jak mówiliśmy. Jej dziadek był z 11 roku. A ona z 19? A matka z 15 roku jest. Jest no, u mnie w wolierze. Matka w wolierze jest. Tak, je? Też była lotowana. Pokaż ogodek. Ten go panowie jedzie do Elbląga, do samczyka. To jest samiczka, tak chłopaki mi kazali to sparzyć. I tak. Są ciekawi, jak po nich młode polecą. Będą specjalnie zapisane i zobaczymy. Chcę zachować już po zaznaczona nich. Jest. No, 6 sztuk, zobaczymy, jak to się zachowa. To jest w ogóle samiczka u niego 20.02. 19 rok. 19 rok, ona w ogóle jest na gołębniku lotowym. Miała pracować w tym roku, ale idzie już na emeryturę. Dokładnie, młodzież niech pracuje, nie? Tak. Młodzież niech pracuje. Mirek tak powiedział, że coś wybierze. Sam wybrał. Jarek w ogóle był zdziwiony, że taki gołąb idzie, ale tu nie ma bajerowania, nie ma chytrości. Gołąb idzie do gołębnika do Elbląga, do dobrego samca Jarka. To też z twojej jakiejś linii tamten samczyk, nie? Tak, tak, tak. Co? Tak, tak. A jej ojciec? No. Ojciec, nie, nie ojciec, ten mąż będzie. Mąż, ten groch. To ja z Jarkiem muszę tam pogadać, bo tam chyba też ma ten coś to jest. Jarek! Ten samiec, co będzie z tą samicą w parze, to będzie jakaś linia do nich, dobra? Ten, co skrzydełko ma. Tak, bo tam co to za gołąb był? Co to tamten jest? To Stasiu Klawikowski przywiózł temu typowo gołębie na długie loty z Belgii. Bo Stasiu to z Van Roy czy z czego? Ale Stasiu, śmiałek możesz tak parować. 2,5 tysiąca. Ale Mirku, zobaczymy, co młode pokażą. Jak nie to pójdzie, ja przemierię, nie? Co? Znaczy nie, z tych gołębi to obojętnie do czego dasz, to ma lecieć, nie? No. To samice, wiesz? Do. Ale do tego samca jak najbardziej, tego od Jarka. Muszę wyjść do tego. Tak. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Komu się podobał filmik? Jesteśmy w miejscowości Rubia. Tu widzę hodowców. Bałaganie. Średnich hodowców. Tu nie ma przechwalania. Można zobaczyć na filmach wyniki. Tu nie jest po prostu film nagrywany, żeby... Dobrze latali, a film nie jest nagrywany, jak niektórzy nagrywają, że ten super ma rodowód i tutaj kosztuje parę groszy, nie? 5000 euro, nie? Tak. I gwarancja, jak nie poleci, to 4 dam ci inne, nie? Słyszałem taki fikułę też. To lepiej nie dawać, nie? Ale mam razę? Tak, to tu jest po prostu, to jest hobby, to ma pracować, chłopaki przykładają się, to coś dobrego. Wymieniają się gołąbkami, tak, mają jedną linię swoją, swój cel, dowalać innym, tylko szczerością i dobrym towarem. Byśmy się cieszyli z Mirkiem, jakby było w sezonie... Tylko, tak jak oni opowiadają, że mają troszkę problemy, jak jest pogoda fajna i mają podwiat, to gołębie mają gorzej, bo idą... Nie, nie, lepiej dla nas nie, wiatrem pod wiatr. Z wiatrem macie gorzej. Z wiatrem mamy gorzej, bo no tak, no tak. Gorzej, tak. A bo idą od nich, nie? Tak, i muszą nasze odbijać. To mają słabe po prostu tutaj gołębniki, że położenie słabe, nie? Yeah. Nie ma przelotu nad nami, nie? Nasze gołębie muszą od tamtych odbijać. Ten... Jak jest ciężki lot, to mają super. Lubimy pod wiatr i upał. O, to widzisz, to ten jest, to ten taki biały właśnie, to też, chyba to jest, o, widzisz, tam mi pokazałeś na ostatnim, no taki inny. A to brat, coś. No tam co? To jest brat, z bo, tej samej gołębi. Bo zobacz, tak, siwy tak. Ten, inny, nie? Tak, a ten taki dwulatek jest. Inny po prostu taki aż jaśniutki, nie? Tak, panowie, komu się podobał film, nie daje subskrypcji, a oglądasz mnie kiedyś, świra z Elbląga, teraz jest u świrów w Rubi. Zobacz, ona tłusta jest, to zapoznali nas na wystawie, oglądali elbląskich youtuberów. My dopiero się szkolimy, pierw burzynę, a teraz trochę pocztową. Też białe gołębie kiedyś. No też ma, ale przepraszam, no i ale macie białe, nie? Ale ja trzymałem za mojskie, za młodego, a Mirek trzymał też białe, ale... Pocztowe po prostu wkręcili.
i jakoś się bawił. Jakoś nie? Te, we krwi te białe siedzą. Teraz kolega Jacek, ten Jarek się przyłoży do gołębi, bo to praca, to wiecie jak to. Chcecie, żeby lecieć, to trzeba pracować z gołębiami. Nie pracujecie. Chcesz mieć dużo kasy, pracujesz mocno i masz kasę. Albo kasa, albo gołębie. Panowie, to wiecie jak to jest. Żony nie da zadowolić, pójdzie do sąsiada. No co tam mam gadać? Nie? Co się cieszy? Prawdę gadał. Albo gdzieś dalej, żeby się nie wydało, nie? Ja. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Tu jeszcze jedziemy do kolegi Jarka, nagramy u niego. Mam kartonik, ty wiesz? Mhm. Zobaczcie. Obejrzycie ją na innych filmach. Tak. Jakiś pioch. Ma jakieś tam dyplomy, ten ja nie biorę, bo to papiery u nas nie latają. Ona ma emeryturę już załatwioną. Co? Ty, tam jeszcze weź karmy do niej dorzuć, nie do tego samca i do niej. Co ty myślisz, że co ja? Chodźcie, dobra. Tu ma ten ładny piesek, zobaczcie. Ale tych ilu. Dziadek ma 11 lat. Ale 12. Takiej samej rasy. Takiej samej rasy jak moje. Idę do domu, bo one będą krzyczały. No, może ona będzie krzyczała, nie? Dobra, pozdrawiamy. Jeszcze raz, komu się podobał film, to zasubskrybuj i daj komentarz, czy coś fajnie i się wyszło u kolegów hodowców. Dobra, do zobaczenia. Czekaj, pilotowanie.